Wyczerpaliśmy, widzę, punkt sprawy bieżące. Przechodzimy do punktu oświadczenia i komunikaty. Wiem, że tutaj radny Wiktor Dekielski chciał wygłosić oświadczenie. Bardzo proszę, panie przewodniczący. O nie. To my jeszcze się, żeby coś z panem trupą. Nie, nie, pan nie. Widzicie, proszę. Okej. Pojedziemy do Sejmu. Słuchaj, drodzy Państwo, pan Witold Lekiewski, bardzo proszę. Drodzy radni, działając na prośbę przewodniczącego zarządu dzielnicy Czyżyny, pragnę oświadczyć, że w grudniu prezydent Krakowa, działając za pośrednictwem swojego zastępcy pani Anny Walkowicz-Okońskiej, przedłożył Radzie Miasta Krakowa kilka projektów uchwał o zamiarze likwidacji szkół, w tym o zamiarze likwidacji Gimnazjum 27. W budynku, gdzie mieści się wspomniane gimnazjum, mieści się także stowarzyszenie prowadzące szkołę podstawową, do której uczęszcza moja córka. Zajęcia w szkole mogą odbywać się dlatego, że stowarzyszenie prowadzące szkołę, do której chodzi wspomniana córa, wynajmuje część budynku od istniejącego gimnazjum. Likwidacja gimnazjum oznaczała więc zagrożenie, że szkoła mojego dziecka, instytucja, która obejmie budynek, nie będzie dotychczasowych klas wynajmować i dlatego dzieci ze szkoły mojej córki nie będą miały się gdzie uczyć. Właśnie dlatego zaangażowałem się w działania, które miały nie dopuścić do takiej sytuacji. Moje obawy potwierdził pomysł radnego PiS, by zlikwidować gimnazjum, a budynek, gdzie ono się mieści, przekazać Wyższej Szkole imienia Bogdana Jańskiego. Działając na rzecz niedopuszczenia do sytuacji, w której szkoła, do której chodzi moje dziecko, traci budynek, rozmawiałem w tej sprawie z wieloma radnymi miasta. Działania te podejmowałem jako rodzic Zosi, swojej córki, który dba o dobro swojego dziecka, a nie jako radny dzielnicy. Właśnie o zaznaczenie tego faktu poprosił mnie pan przewodniczący, co też niniejszym czynię. Na tym swoje oświadczenie podpisałem i zakończyłem. Dziękuję panie Wiktorze. Prześlemy to oświadczenie pana Wiktora do gimnazjum 27. Dziękuję bardzo panie Wiktorze i przechodzimy do takiego.